tym roku Nadsański Bank Spółdzielczy obchodzi jubileusz 90-lecia. Jesteśmy więc bankiem z tradycjami, posiadamy 24 oddziały, w tym oczywiście oddział w stolicy Podkarpacia w Rzeszowie. Ja przystąpiłem do banku w 1988 roku. Zacząłem działalność gospodarczą i szukałem banku. Przyszedłem do banku i tak zostałem w tym banku. To był bardzo malutki bank, 9 osób, w rozwadowie, piece kaflowe, wody nie było, to był taki bank. Później w 1990 roku zaczął się rozwijać. Przyszedł nowy prezes, obecny pan Stanisław Kłapeć i od tego czasu zaczęliśmy burzliwie się rozwijać. Dzięki ludziom, dzięki prezesowi, dzięki zarządowi. Wszystko to zrobiliśmy, to zrobili ludzie. Nie dostaliśmy żadnych dotacji, nie dostaliśmy żadnych pożyczek, nie dostaliśmy nic. To zrobili ludzie, którzy tutaj pracowali i zrobił zarząd, który tym kierował, a Rada Nadzorcza nie przeszkadzała. Dzisiaj możemy już się poszczycić świetnymi warunkami. Zbudowaliśmy sieć, ale przede wszystkim mieścimy się w Stalowej Woli na ulicy Okulickiego 56, gdzie jest centrala i jeden z największych naszych oddziałów handlowych. Oprócz tego rozwinęliśmy sieć pierwsze w Rzeszowie. Otwarliśmy później po Rzeszowie oddział w Krakowie. No, bowiem wielkie miasto smoka, ale też powiedzmy sobie, był to odważny krok, dlatego że okazuje się, że w tym wielkim mieście jest jeszcze zapotrzebowanie na usługi takie, jakie my świadczymy, czyli bezpośredni kontakt, szybka decyzja, odpowiednia oferta produktowa, no i oczywiście umiejętność zaspokajania oczekiwań klienta. No, po Krakowie trzask na Warszawę, bo przecież jakże by inaczej. No, otwarliśmy oddział w Warszawie, tam również się świetnie rozwija. Udowodniliśmy, że również w wielkich aglomeracjach miejskich jest zapotrzebowanie na usługi sektora bankowości spółdzielczej. W sumie mamy 24 placówki, 9 oddziałów, zatrudniamy 180 pracowników. Większości pracowników to kobiety, 85% naszych pracowników to kobiety, bardzo zdolne, młode, wykształcone osoby i chcę powiedzieć, że bardzo sobie cenię, że tak powiem, współpracę właśnie z tą płcią piękną. Ważny bank, bardzo, powiedziałbym, aktywny, bardzo nowoczesny. Bank z dużą już tradycją, ale także z wielkimi sukcesami. Bank, który razem rośnie z otoczeniem. I myślę, że to jest taki przykład realizacji wieloletniej strategii wspólnego wzrastania i bycia ze swoimi klientami w czasach prosperity, ale także w czasach trudniejszych. Nasza współpraca z bankiem rozpoczęła się znacznie wcześniej, jeśli chodzi o firmę. Natomiast dla nas ten rokiem szczególnym było dokładnie 2 lata temu, czyli rok 2015, kiedy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wówczas banki, można tak obrazowo powiedzieć, komercyjne, czyli z obcym kapitałem, tak naprawdę patrzyły przede wszystkim na wyniki finansowe firmy. To powodowało, że tak naprawdę żaden z nich nie był zainteresowany udzieleniem nam kredytu restrukturyzacyjnego. Ten krok, ten jak gdyby tą wyciągniętą rękę właśnie podał nam Sandbank. Ten jedyny bank, który tak naprawdę pomógł nam w wyjściu z trudnej sytuacji, jest naszym partnerem finansowym do dzisiaj. Ta tradycja 90-letnia i odpowiedzialność za region, za mieszkańców sprawia, że Nadsański Bank angażuje się w życie społeczne miasta, otaczając swoim patronatem organizacyjnym i finansowym wiele ważnych przedsięwzięć. Jest wiarygodnym partnerem również dla samorządu, dlatego myślę, że to święto dzisiejsze pokazuje, że również tego typu banki spółdzielcze mają kluczowe znaczenie. One są blisko mieszkańców, blisko samorządu, wspierają naszą działalność. Także życzymy z okazji tego 90-lecia, aby właśnie tej pozytywnej energii oddziaływania również społecznego, nie tylko finansowego, nie brakowało na kolejne lata. To również dobry partner dla samorządów po stronie starosty, ale również innych samorządowców. Jako partner, jako firma, jako bank obsługujący samorządy. I to, co najważniejsze w Stalowej Woli, ale i na innych terenach, to, że lokalny kapitał może być inwestowany w lokalne przedsięwzięcia. A zatem
tym zakresie dobra współpraca w samorządzie, dobra współpraca lokalnie z biznesem, ale dobra również współpraca dla potrzeb i inicjatyw tych, które się odbywają w środowisku. Te wszystkie przedsięwzięcia dają szansę na dobrą współpracę banku, samorządu w środowisku lokalnym i na pewno w tej dobrej współpracy osoby są ważne, które mają wizję, które są rzetelne. Po to banki spółdzielcze zostały stworzone, żeby służyć ludziom. I służymy już 90 lat i myślę, że są z nas zadowoleni, bo im służymy ich dobrze. U nas klient musi być obsłużony. Każdego klienta, który przyjdzie do nas i chce z nami współpracować, to pewno, że dobrze mieć dużego klienta, ale nie pogardzimy również tymi małymi, bo złotówka do złotówki i właśnie mamy takie osiągnięcia. Jesteśmy bankiem uniwersalnym, który łączy nowoczesną bankowość z 90-letnią tradycją. Posiadamy atrakcyjną ofertę dla klientów detalicznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Staramy się uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności, wspierając różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne, sportowe. Wspieramy przeróżne inicjatywy społeczne, powiedzmy sobie, finansując czy też dzieląc się pewnymi zyskami wypracowanymi banku z społecznością lokalną, dlatego że po pierwsze widzimy tą potrzebę, jest to wpisane w misji banku. Oczywiście w każdej firmie zysk jest ważny, natomiast my jeszcze powiadamy, oprócz zysku trzeba jeszcze część przeznaczyć na działalność społeczną i tutaj mamy bardzo mocno rozwiniętą współpracę. To daje nam pewien taki bliższy kontakt z klientem i ze społeczeństwem. Właściwie nie ma na terenie tutaj działania naszego banku takiej sytuacji, takiej imprezy czy takiej potrzeby, gdzie nasz udział nie byłby tam zasygnalizowany. W związku z tym jest to bardzo fajne, dlatego że widzimy w tym możliwość rozwoju czy też relacji z społecznością, czyli innymi słowy można by powiedzieć, że w jakimś tam stopniu budujemy to społeczeństwo obywatelskie, te relacje są w jakimś sensie tutaj nawiązywane. Bank spółdzielczy w Stalowej Woli, jak niewiele instytucji, po prostu rozumie potrzeby społeczeństwa, pomaga w każdej jednej dziedzinie, i kulturalnej, i sportowej, i to jest bardzo ważne. Cieszymy się bardzo, że na ile bank może ze swoich środków wspierać takie zespoły, ale jesteśmy zespołem taką perełką. W ubiegłym roku mieliśmy 60-lecie zespołu pieśni tańca, powstanie zespołu pieśni tańca Lasowiacy. Bank od szeregu lat wspiera nasze działania, wspiera również nasze koncerty różne charytatywne, bo nie tylko my dostajemy, ale również staramy siebie dać komuś drugiemu. I to jest zaszczyt współpracować z taką instytucją, która działa wielokierunkowo na rzecz społeczeństwa stalowowolskiego.